Uważam, że wynik jest sprawiedliwy i odzwierciedla sytuację, która miała miejsce na boisku. Wydaje mi się, że mieliśmy dzisiaj dużo więcej piłkarskich argumentów. W ogóle nasz zespół ma sporo piłkarskich argumentów, którymi może się przeciwstawić rywalowi. Graliśmy bardzo solidnie w obronie, a na tym poziomie wygrywa się spotkania. Dodatkowo strzeliliśmy te najlepsze sytuacje, które mieliśmy, chociaż mieliśmy ich dużo więcej, powinniśmy strzelić kilka bramek więcej, natomiast te 5 wystarczyło, ponieważ tak jak mówię, zagraliśmy bardzo solidnie w obronie, no co pokazuje dorobek w defensywie. Straciliśmy tylko jedną bramkę, co w futsalu jest bardzo dobrym wynikiem. Myślę, że zrealizowaliśmy założenia, które trenerzy nakreślili nam przed spotkaniem. No tak, no przygotowujemy się pod każdego rywala. Widzieliśmy, że zespół z Nowin, jeśli mecz się toczy, z biegiem meczu jest coraz lepiej u nich, więc początki wiemy, że mają trudne, więc chcieliśmy to wykorzystać i od razu skoczyć agresywnym wysokim pressingiem. No, udało się co prawda nie z tego założenia, ale z tego, że dobrze mieliśmy przygotowane stałe fragmenty gry. No i ten wynik się dla nas ułożył bardzo dobrze. Tak? W trzeciej minucie strzelając bramkę z rzutu rożnego na 2-0, naprawdę ten mecz potoczył się po naszej myśli. Znaczy na pewno z meczu na mecz udaje nam się kilka elementów wprowadzać i na pewno jesteśmy coraz lepszą drużyną, aczkolwiek brakuje nam jeszcze sporo do tej czołówki ligi. Zespół z Gwiazdy bardzo dobrze zagrał, był zdecydowanie lepszy od nas. My na tym etapie jesteśmy w stanie zagrać 5, może 6 minut dobrze na swoim poziomie, gdzieś później wkrada się dekoncentracja i gdzieś nam jeszcze brakuje w wielu, zdecydowanie w wielu elementach. A jeśli chodzi o to, co było w szatni, to nie, spokojnie podeszliśmy do tego, bo tu no, nic krzykiem na pewno nie zyskamy. Mamy dużo młodych zawodników, których chcemy wprowadzać. Chcemy grać w futsal, ale dużo pracy przed nami. Zagraliście już z całą czołówką, tak? Trener doświadczony, gdyby miał młodego wieku, gdybym się teraz spytał, kto zajmie na koniec sezonu pierwsze miejsce, a kto drugie barażowe, to trener w pierwszej kolejności na pierwsze miejsce wymienił? Na pewno Orzeł Wielczaskowice, jeżeli ominą ich kartki, kontuzje, to w tym składzie naprawdę z całej tej czołówki zdecydowanie najwięcej problemów nam stworzyli, aczkolwiek no wszyscy ci przeciwnicy byli dobrze, byli lepsi od nas. Uważam, że bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o nasz dorobek punktowy, 3 punkty w tych 5 meczach, ale no, mogło być lepiej. Zdecydowanie samymi remisami się nie utrzymamy i musimy sobie zdawać z tego sprawę, że meczów coraz mniej, a punktów nie przybywa. A na barażę to? Proszę? Na barażę? Myślę, że tu będzie wyrównana walka, czy Gwiazda, czy Opole. Myślę, że to zdecydowanie, czy Gliwice. Raczej wydaje mi się, że Tychy nie wytrzymają do końca sezonu, no, aczkolwiek mieszkam niedaleko Tychów, to życzę im, żeby się utrzymali, żeby ta walka była zacięta, aczkolwiek tak jak mówię, no, mamy 7 punktów, my musimy patrzeć na to, 9 punktów, no, musimy patrzeć na to, co mamy, co jest na dole, jak się utrzymać. No, w tej chwili my jesteśmy trzecią drużyną od końca, mamy 2 punkty przewagi, więc na tym się koncentruję, bo to jest dla mnie najważniejsze. Trzeba od razu popatrzeć, że grając u siebie trzeba grać piłką, a my jeszcze na tym poziomie, gdzie dobry rywal przyjeżdża do Nowin, nie potrafimy całego meczu zagrać na wysokim poziomie i utrzymać się tą piłką, więc łatwiej nam się gra na wyjazdach, gdzie możemy zagrać bardziej z kontry, bardziej ustawić się od tyłu i skoncentrować się nad obroną, a może coś wpadnie. A tu u siebie no niestety trzeba pokazać, że jesteśmy w domu, tak? Że trzeba atakować, trzeba grać piłką i tu nam jeszcze tego brakuje. Ale patrząc na poprzednie mecze, źle nie jest. Tragicznie można powiedzieć, plan zrealizowaliśmy, 3 punkty mamy. Teraz mamy mecze o wszystko, kolejne, teraz jedziemy do brzegu, więc już trzeba myśleć o zdobywaniu punktów. Na całe szczęście mamy na wyjeździe, więc trzeba patrzeć w przyszłość. I cóż, no, trzeba walczyć do końca, no, bo nic nam nie pozostaje.